Kontynuujemy z Eweliną naszą misję zwiedzenia wszystkich miast w województwie warmińsko-mazurskim. Dzisiaj jesteśmy w Braniewie. Będą jeszcze dwa miasta oprócz Braniewa. I dzisiaj generalnie w planach nagrywki troszkę inaczej, bez jakiejś spiny, żeby jakoś to super wszystko ładnie nagrać, potem zmontować. Zainspirowany kanałem Bezplaneros, prowadzonym przez Bartka z Bezplanu, gdzie on po prostu sobie łazi i gada i bez jakiejś tam w ogóle napinki. To dzisiaj też tak będzie. Bardzo ładnie. No i zainspirowani właśnie kanałem Bezplanu, idziemy bez planu. Idziemy przed siebie. Widzimy trochę nowego budowania. Tutaj nie wiemy, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o Braniewo. Idziemy sobie. W Braniewie mieszka 16 tysięcy ludzi. Chyba powiatowe jest to miasto. Na pewno. Są blachy NBR, więc są dosyć ważni. O, patrz, tu jest Cinematic Place. Nagram cię tam. Powiem szczerze, że sporo mi kosztuje to, żeby iść właśnie bez planu. Bo już mam taką potrzebę, żeby spojrzeć właśnie na mapę, nie? Gdzie jesteśmy, bo idziemy na razie tak przed siebie. Już mam wrażenie, że idziemy źle, że ja nie chcę tam iść. Ale dlaczego? Jak możemy iść, no właśnie. Jak ty nie wiesz, gdzie idziesz? No właśnie. Ale właśnie mam taką potrzebę, żeby patrzeć na mapę i wiedzieć, gdzie idę, nie? Bardzo rzadko. Nie, ja totalnie mam w dupie. Bardzo rzadko właśnie, jak gdzieś podróżuję, to idę po prostu na przypał. Gdzieś tam zerknę zawsze na tą mapę, żeby się orientować. No i co to za budynek? Pustostan? No zobacz, na pewno. To idziemy dalej. O, NBR. Potwierdzenie, że jest to powiatowe. Pepco Deals, Neonet, tutaj Sinsay, ISK. To już nie jest tak, że te małe miasta muszą jeździć do... Tak, że trzeba jeździć na przykład do Olsztyna, bo Olsztyn jest 100 km stąd, Elbląg jest chyba z 40. No i ludzie z Braniewa nie muszą właśnie już jeździć do miast wojewódzkich, czy tam jakichś większych po prostu na zakupy. Wszystko mają na miejscu. Chodź, idziemy do szklarni zobaczyć. Szklarnię chcesz zobaczyć? Tak, chcę zobaczyć wszystko. Jaka szklarnia? Gdzie ty tę szklarnię widzisz? Ta tam szklarnia jest, chodź. Jakiś opuszczony budynek? Nie, no tam jest jakiś sklep medyczny. Normalnie jest no, ale szyld. To jest normalnie opuszczone. Hotel, to był hotel. To był hotel? Ale jazda. Ale brutalizm. Hotel Astra. Kiedyś był tu. Trzygwiazdkowy. Wiesz, co jest najlepsze? Tutaj cały czas mieszkają ludzie. O ja pierdolę. Normalnie są anteny. Fajna ściana. Podoba mi się. Ja w Braniewie w ogóle bywałem wiele razy, bo mam rodzinę w Braniewie. I Braniewo zawsze słynęło z tego, że było tutaj ogromne bezrobocie. Kiedyś chyba nawet 40% bezrobocia. No i też słynęło z tego, że bardzo dużo Rosjan tu było, no bo generalnie jesteśmy jakieś kilkanaście kilometrów od obwodu kaliningradzkiego. Przyjeżdżali tu na zakupy, pamiętam w Biedronce kiedyś, cały wózek wypchany jakimiś kiełbasami, bo w Polsce było taniej. I z tego właśnie jeszcze kojarzę Braniewo z piwowarów, takiej imprezy organizowanej tutaj. I normalnie w amfiteatrze od 13 jakieś atrakcje. Pójdziemy zobaczyć. Warzywniaczek. O, już taka papryka. Kebab wielki. Piękna nazwa. 2,4 na 7. Zobaczmy, jakie ceny są za kebaba. Amerykański kebab. 14 zł. Tutaj ryneczek. Kiedyś tutaj kwitł handel, z tego co pamiętam, dla dzieciaka. Dalej ktoś tu handluje. Można było kupić koszulkę piłkarską za 15 zł. Płyty, gierki. Wszystko było. Tak. A, tutaj też takie stoiska, zobacz, takie budki. Kajaczki. Co ty opowiadasz? Dawaj tam, no tam coś tam. Stary budynek. Widnieje na nim data 1905. Ja nigdy nie wiem, czy to są daty wybudowania tego budynku. O, tu impreza. No tak, bo są te piwowary, to tu się dzieje dla dzieci jakieś rzeczy. Jakieś koncerty o 21 gra Lady Punk. Ty, tu się dzieje, chodź, idziemy. A, bo tu jeszcze jest przy okazji ten festiwal. Trafiliśmy właśnie na festiwal tego Sita Slow i tutaj się wystawiają miasta, które należą do tego zrzeszenia, nie wiem, Bisztynek, Dobre Miasto, Biała Piska, Barczewo i to wszystkie z warmińsko-mazurskiego, wszystkie musimy odwiedzić. Biała Piska, Żgów, wiesz co jest Żgów? Gołdap? Żgów to nie jest miasto chyba. No i sprzedają kiełbasy, pasztety, Olsztynek jest Pasym, Szczytno. Ewelina bierze drożdżówkę pasymską. Normalnie można się częstować rzeczami tutaj. Tutaj można chleb ze smalcem dostać. Ewelina jeszcze patrzy za jakąś kiełbaską smaczną. Najpierw słodkie, potem słone. No i to będą koncerty dzisiaj. Normalnie fosa jest przed sceną, tu amfiteatr. Pamiętam to za dzieciaka, no, piwowary. Pamiętam, że pijani ludzie wchodzili tam do tej wody, nie? Tak, to pamiętam. No takie wydarzenie roku w Braniewie akurat trafiliśmy. Musimy jakiś magnes kupić stąd. Fajny mural, podoba mi się. I cały czas jest malowany. Stare jest Braniewo. Kurde, no.
Tutaj normalnie sąd rejonowy i normalnie areszt. Ładny budynek nawet tego sądu. Idziemy dalej, szukamy jakiejś starówki. Nie wiemy, czy coś takiego tutaj w ogóle jest. Ja się nie orientuję. Chyba trzeba będzie na mapę zerknąć w końcu. Oddaliliśmy się trochę właśnie teraz od centrum. Ale ładnie przystrzyżony żywopłot. Ja pierdzielę, ty! No, zobacz. Fajnie, fajnie tu jest. Nie ma tutaj starówki jako takiej. Przynajmniej nie znaleźliśmy nic w internecie, żeby po prostu była jakaś taka starówka, jakiś taki rynek. No tam, gdzie właśnie te piwowary się odbywają, ten amfiteatr. Tam gdzieś obok jest chyba ratusz, to tam jeszcze się potem przejdziemy, ale na razie tutaj właśnie tak troszeczkę na obrzeżach miasta. Ja mówię, ale zielony, a Ewelina, ale obrzydliwy. Na znak trwałej więzi mieszkańców z polskimi siłami zbrojnymi stacjonującymi w Braniewie. Tak, właśnie jak wjeżdżaliśmy do Braniewa, to widzieliśmy bardzo dużo jednostek wojskowych, bo blisko granicy jesteśmy, nie? Więc pewnie oni teraz są w stanie gotowości. To był kiedyś naprawdę czołg, nie? On kiedyś naprawdę gdzieś se jeździł i pewnie nie strzelał nigdy, ale... Myślisz, że strzelił i zabił kogoś? Myślisz, że ktoś kiedyś jadąc tym czołgiem kogoś zabił? Myślisz, że ten czołg ma krew na rękach? Czy można zrobić sobie jedzenie w czołgu? Czy mogę, twoje pytanie tyczy się jedzenia? Ładne. Tutaj siłka. Wszystko jest w tym Braniewie. No i co, i fajnie. O, jesteśmy koło tego sądu znowu. No, tak właśnie mieliśmy iść. Ale ogólnie ty. Ja mam pozytywne wrażenia. Ja też. Pomysłowe NBR od rejestracji. I to jest rejestracja NBR Food. A tutaj wielka katedra. Ładna. Idziemy na kawkę do Santosza. Kawka, potem obiadek, potem jeszcze zobaczymy stadion Zatoki Braniewo, bo stadiony musimy wszystkie trzy zobaczyć we wszystkich trzech miastach. Piłkarskie stadiony, bo to jest fajna rzecz oglądać sobie stadiony właśnie takie małe. Kawuśka. Tutaj rusza odbudowa ratusza braniewskiego. O, fundamenty są. Rusza odbudowa ratusza. Niechcący nawet zarymowali. Tutaj kino. No wszystko jest w tym Braniewie, nie potrzeba nigdzie jeździć. O, a tutaj klub normalnie. Kurde, ładnie w tym Braniewie, ładnie no. Ładnie w tym Braniewie, naprawdę. No tam. No i jest stadion. Zmieniliśmy kolejność. Na początku zobaczymy stadion Zatoki. No i taki stadion jest. To kręgówka tu gra. Szósta klasa rozgrywkowa. I tak można oglądać okręgówkę. Jakieś zawody lekkoatletyczne się dzisiaj to chyba odbywają. Dopiero się to wszystko zaczyna. Jacyś kibice nawet, zawodnicy, sędziowie, wszyscy się schodzą. Pewnie wszystko związane z tymi piwowarami i z tym jubileuszowym festynem Sita Slow. Jak tam? Za mną taki mural, wymalowany herb Zatoki Braniewo. Chciałem go nagrać, ale stały tam jakieś chłopy. No i widać, że sobie tam lubią czasami dziabnąć. I oni pewnie codziennie się spotykają i codziennie gadają. Często się widzi właśnie takich chłopów, nie, gości. Widać, że tam troszeczkę już dziabnięci alkoholem przez lata i spotykają się codziennie, albo właśnie tak jak Ewelina mówi, tam co drugi, trzeci dzień i cały czas mają coś do opowiedzenia. Tak, i gadają tak zawzięcie, tak. Przejęci i co w ich życiu takiego się dzieje, nie? W każdego życiu coś takiego się dzieje właśnie, że można tak zawzięcie o tym opowiadać. No właśnie, ja nie bardzo. Czy to wspomnieć? No i właśnie też dlatego zwiedzamy takie właśnie miasteczka, no bo w każdym miejscu mi się wydaje, że jest coś ciekawego. Każda jakaś wioseczka ma jakąś tam historię swoją, jakichś ludzi, którzy tu mieszkali przez lata i zasłużyli się dla tego miejsca, nie? Każde miejsce... Są miejsca na przykład, gdzie nie warto w ogóle nigdy pojechać i nie stawiać tam stopy. Na przykład? No, na przykład to jest szatnia Interu. Geneza tego żartu jest taka, że Ewelina... No zawsze oglądała piłkę nożną, ale zazwyczaj raczej skupiała się na piłce reprezentacyjnej, Euro, Mundial, ale nigdy nie miała swojej ulubionej drużyny klubowej, więc sobie wymyśliła, że musi to być jakaś drużyna dobra, która gra przynajmniej gdzieś tam w Lidze Mistrzów, ale taka, której nie kibicuje jakoś dużo ludzi. Właśnie, że nie kibicuje jej żaden z moich znajomych, żebym to kojarzyła. No i padło na AC Milan. Rossoneri. Dlatego nienawidzi Interu, ale ładnie. Rzeka Pasłęka. Taka malutka mieścina Braniewo, ale mają hulajnogi, tiery. Pięknie. Kurde, naprawdę bardzo, bardzo ładne te okolice. Idziemy na jedzonko. Będę jadła pierś z kurczaka grillowaną, chyba. Chyba, że burgera, ale czy ja chcę burgera? No to tak, chyba biorę to. A ty? Burger 35 zł. I jeszcze frytki za 9, no to sporo. Wołowina po azjatycku. Nie brałabym azjatyckiego na twoje miejsce. Bo co, bo będzie ostre? Będzie niedobre. Ja muszę jeszcze pomyśleć. No, taki burgerek bez szału. Ewelina ma pierś z kurczaka, też 35 zł.
No jak na takie małe braniewko, no to moim zdaniem nie tanio, ale może smacznie. Urząd Miasta. Idziemy stąd. Jedzonko w Kościuszki 30 całkiem w porządku, ale za drogie zdecydowanie. No 44 zł za burgera i frytki. Nieduży ten burger był. Po prostu na przykład jak jest serw burger w Gdańsku, mówię tu do mikrofonu, to jak się zapłaci nam 36 zł, to naprawdę taką solidną bułę się dostanie. No ale było smaczne. Nie, było spoko, było spoko. Wyjeżdżamy już za chwilę z Braniewa, jedziemy do Fromborka, kolejna miejscowość, kolejne miasto położone nad zalewem. Już za chwilę zobaczycie. 11 minut samochodem, więc chwila, moment i jesteśmy. Zajebista fura. Trabancik. Świetny. W ogóle łapię tutaj, jako że jesteśmy tak blisko granicy, rosyjskie radiostacje. To jest chyba zamek, nie? Plac Górników. Taki tu placyk we Fromborku. We Fromborku mieszka 2400 osób. Czyli bardzo mała mieścina. A tutaj mamy wieżę widokową. Jest to najstarsza wieża wodna w Polsce. O, idziemy tam. Kawiarenka tutaj właśnie w tej wieży. Bardzo ładnie, klimatycznie. Obraz Mikołaja Kopernika. No właśnie Fromborg to słynie chyba głównie z Mikołaja Kopernika. Bardzo fajnie. To jest zalew właśnie nasz. Wiślany. Tutaj panorama Fromborka. A tutaj zamek krzyżacki. Sprawdziłem na Wikipedii i Mikołaj Kopernik, którego tutaj duży pomnik jest, zmarł we Fromborku. I widać, że mocno się tutaj zadomowił w pamięci mieszkańców. No bo bardzo dużo rzeczy tutaj związanych z Kopernikiem. Restauracja o tej nazwie, hotel Kopernik, piwo Kopernik tu sprzedają. Więc jakby na Mikołaju Koperniku budują tutaj sobie fromboszczanie, turystykę. Ale bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Co ty robisz? Takie. Wow. Ale super. No bazylika z zewnątrz bardzo ładna. Do środka wchodzić nie będziemy, bo nie zależy nam aż tak, żeby zobaczyć co jest w środku. No ale ogólnie okolica ładna. Ale tak jak mówię, no wszystko kręci się wokół Kopernika. Wszędzie jakieś pamiątki, książki, atlasy, albumy, magnesy, pocztówki. Wszystko z Kopernikiem. Mikołaj Kopernik zatrzymał słońce, ruszył ziemię i ruszył Fromborg. I właśnie tak jest, że kurde, budujesz sobie jakby całą turystykę i jakby pewnie mnóstwo ludzi dzięki temu w ogóle ma za co żyć, dlatego że umarł to jakiś gościu, nie? No i taki zbieg okoliczności sprawił, że właśnie akurat Mikołaj Kopernik, akurat we Fromborku. O, tam są obiady w domu Kopernika, pokażemy wam tutaj ten. No i mają na dowóz. I tu mieszkał Kopernik podobno. Tu jest napisane, że w tym miejscu stał dom Mikołaja Kopernika, czyli to nie jest jakby odnowiony dom. Ale tutaj napisał o obrotach sfer niebieskich i tutaj też umarł. W piwnicy zachowały się resztki oryginalnych fundamentów z czasów Kopernika. Jest to zabytek historyczny. Bardzo tu ładnie te okolice. Aż szkoda, że zjedliśmy obiad tam w tym Braniewie, to byśmy tutaj zjedli. No i kurde, wiecie, no warmińsko-mazurski, ja jestem z Olsztyna, Ewelina jest z Olsztyna. No wiedzieliśmy, że jest Fromborg. Coś tam dzwoniło, że jakiś tam zamek, coś fajnego, ale kurde, jakby człowiek się nie zdecydował, nie pojechał, by się nie dowiedział, że takie fajne miejsce jest, więc no każdemu właśnie polecam, no. Jak jesteś z jakiegoś miasta, to weź se pojedź do jakiegoś miasta mniejszego obok, a możesz naprawdę fajnych, ciekawych rzeczy się dowiedzieć, zobaczyć, pochłonąć takiej zupełnie innej atmosfery. Naprawdę nie trzeba wiele ani pieniędzy, ani czasu, ani jakiegoś pomysłu nie wiadomo jakiego, żeby podróżować, no podróże małe, duże. Port we Fromborku. Świeże rybki tu pewnie są. Tam jakieś smażalnie ryb. Fajnie tu. Jak te dupy z Instagrama. Zrób mi zdjęcia. Jakie? Jesteśmy na stacji kolejowej Fromborg, ale tu nie ma pociągu. Jest coś takiego, jest drezynowa kolej, o, jedzie coś takiego, możesz tutaj sobie normalnie pedałować i 14 km, tu jest traska i do Świętego Kamienia jedziesz. No i teraz spojrzeliśmy, to tam normalnie są pojedyncze te wagoniki, więc tak, nawet tak. Można w dwie osoby się karnąć. Fajne. Na torach, taką drezynką. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Ja też nie. Więc taka kolejna ciekawa rzecz. No i ryneczek we Fromborku. Tu jakieś kino Fregata, dentysta, salon fryzjerski, Biedronka, odzież używana, z tyłu z SR Kebab. Cisza, spokój, fontanna, Kopernik sobie siedzi. Jeszcze ostatnie miasto przed nami, Tolkmicko.
z którego pochodzi mój kolega Przemek i z którym muszę nagrać film. I powiedzieliśmy sobie, że jak nie nagramy filmu razem, to usuwamy się znajomych na Facebooku i nie podajemy już sobie nigdy ręki. Więc lepiej, żebyśmy nagrali. To jakiś kościół, akurat w remoncie. Zabytek chroniony prawem, zobacz. I tutaj mamy przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe o nazwie, wiadomo jakiej, Kopernikus, jakżeby inaczej. To było ładne domostwo. Z warmińsko-mazurskiego mamy zwiedzonych no chyba z 15 miast, tak mi się wydaje, na 50, których jest w warmińsko-mazurskim. No i dotychczas jakbyś miała takie 3, no ale takie 3. A mnie zaskoczyłeś tym pytaniem. Zobacz, jak tu pięknie w ogóle. Bardzo piękne pranie wywieszone jest, no. Mi się bardzo pasem podobał. Tak, to pamiętam, że mi się podobał bardzo. No Frombork będzie też wysoko, póki co. Kurczę, to trzecie miasto. Chyba trzeba postawić na ten Lidzbark Warmiński. To jest miejsce, w którym się urodziłam. No to dlatego. Nie dlatego. Chcę powiedzieć dlaczego. Dlatego, że tam nie samo miasto, ale dookoła jest taka Dolina Symsarny. I tam byliśmy w takim pięknym lesie dookoła, pamiętasz? Tak. No to dlatego. A gdybym ja miał wymienić taką trójeczkę, myślę, że Frombork mógłby być. I z tym Pasybem też chyba bym się zgodził. Pasy miał bardzo fajny klimat, ale Dobre Miasto też mi się podobało. Szczyt no było całkiem spoko. Wszystko całkiem spoko. Tak naprawdę. I ława chyba taka najmniej ciekawa w sumie chyba. I niedobrze tam zjedliśmy, to pamiętam na pewno. Tak, tak. No tak, jedzenie to wszystko zmienia teraz. I kolejny stadion, Zalew Frombork. Zalew Frombork to jest A-klasa, czyli nie B, czyli już troszeczkę tam lepiej grają w piłeczkę chłopaki, nie? We Fromborku. Samochód uwaliliśmy, bo tu musieliśmy jechać przez jakąś polną drogę, żeby dojechać do kolejnego punktu, już pod Tolkmickiem, zaraz zobaczycie. Czyli tędy. Ale ładnie, zobacz. Ty się tam dom postawił? Nie wierzę w to. No i tutaj mamy, o, wieżę widokową. I podobno gdzieś tutaj, na tym wzniesieniu, była artyleria radziecka. W czasach II wojny światowej. Ładna natura dookoła, fajna wieża, ale widok ładniejszy we Fromborku, z tej wieży właśnie, na której byliśmy przed chwilą, ale fajnie, warto tu przyjechać, zobaczyć sobie. Ewelina mówi, że to są wiśnie, ja nie wiem. Wiśnie? Wiśnie rośnie na takich dużych drzewach? Ja nie wiem, właśnie nie znam się. Nigdy nie zbierałem wiśni. To właśnie tak się zbiera. Jakim właśnie terenem musieliśmy tutaj dojechać, nie? My na szczęście mamy samochód terenowy, więc możemy sobie tutaj na spokojnie poradzić. No i Tolkmicko. Fontanna, tu rada miejska i właśnie ryneczek, skwerek. O. Fajna ucieczka. Czy jest jakieś miasto w Polsce, w którym nie ma kebaba? Ja wątpię, nie? Tolkmicko, ostatnia miejscowość, którą odwiedzamy dzisiaj. 2700 mieszkańców, więc więcej niż Frombork. Na pierwszy rzut oka wydaje się to bardziej, no nie chcę brzydko powiedzieć, że zapyziałe miejsce, ale no takie właśnie. Komenda w takim starym budynku. Tutaj można sobie usiąść. Lody, jednorożek, lody rzemieślnicze. I to fajnie zagospodarowane. Nie, to co teraz patrzę, to w ogóle w innym miejscu zupełnie. Ale to chcesz do fregaty i potem na zabiekanki? No i kolejne bardzo piękne nadwodne miejsce nad Zalewem Wiślanym. Tolkmicko, bardzo ładnie. Jakie uczucie? Jest sobota, godzina 18, piękna pogoda, czerwiec, a naprawdę jest tutaj bardzo mało ludzi, nie? To jest takie miejsce, no naprawdę bardzo atrakcyjne. Spodziewać by się mogło tu więcej turystów i w ogóle takiego ruchu, a jest naprawdę bardzo spokojnie. Można się tak na spokojnie właśnie pochillować, nie ma takiego zgiełku turystów. Fajnie, też polecam Tolkmicko jak najbardziej. Co to jest? Stacja benzynowa? Nie wiem, to jest czynne normalnie. Rybka. Mają tutaj wielkie przetwórstwo rybne w ogóle, przy właśnie porcie. I może stąd jest ta rybka i może świeża, może dobra, zobaczymy. No delikatnie taki paragon grozy, za ten kawałek ryby i troszeczkę fryteczek 60 zł. Ale ryba była bardzo dobra, właśnie nie śmierdziała takim mułem. Siema. Cześć. Jeszcze sobie podajemy rękę, już niedługo, nie? Tym samochodem jeździłem, jak pracowałem w tej firmie, nie? No niesamowite to jest po prostu, nie? Kumpel właśnie Przemek, o którym wcześniej wspominałem, akurat zaparkował służbowym samochodem koło naszego samochodu. Dzwonię do niego, czy jest w Tolkmicku, czy to jest w ogóle jakiś dziwny inny trafik, ktoś inny nagle jest w Tolkmicku. Patrzę, o jedzie! Tak, elo. Na razie, na. Spacerujemy sobie tutaj po Tolkmicku. Trudna do wymówienia nazwa, nie? Tolkmicko. Ja właśnie wiedziałem o tym, że istnieje taka miejscowość jak Tolkmicko, ale nie wiedziałem, że ona jest w województwie warmińsko-mazurskim. Stare domy,
A tutaj takie troszkę, no odnowione, nie? Także no klimacik też jest. Tu bardziej czuję się jak na jakiejś wiosce. Tak, jest ja tu nie taki... Nie czuję, że to jest miasto, czuję bardziej, że to jest taka wieś, nie? Bo nie ma... Jest ten przy ratuszu placy, ale on jest tak mały, że i więcej takich miejsc przynajmniej my tutaj nie widzieliśmy. Ładnie ta lawenda z tym żółtym domem kontrastuje. No dawaj tam, przejdziemy sobie tędy. Bardzo fajnie, klimatycznie tu jest, naprawdę mi się podoba. No naprawdę, w tym Tolkmicku to jest taki chill. A straszny chill, taki naprawdę. Taki luz. Takie nowsze budownictwo, nie? Bloczek jak po prostu z miasta. No niesamowity stadion. Zostaliśmy zaczepieni przez piłkarzy, którzy właśnie dzisiaj grali mecz. Próbowali nas oszukać, że dzisiaj wygrali, ale my znaliśmy już wynik, że dzisiaj było 0-0. Siedzą, piwko piją po meczu. Zakończenie sezonu już jest, więc mogą sobie wypić. No tak, bo w trakcie sezonu to pewnie nie piją, nie? Piłkarze z B-klasy. Opuszczamy Tolkmicko, jedziemy jeszcze przez jakieś wioseczki i do domu, do Gdańska. Jeszcze z nadzieją, że znajdziemy kebaba. Zatrzymaliśmy się. Słuchacz zamek, tam dworzec, a tutaj Acapulco Beach. A bardzo proszę, pierwsza półeczka u góry. Szok, nie? Właśnie to jest najlepsze w takich podróżach. Że niechcący takie coś znajdziemy. Niechcący odkryliśmy naprawdę takie miejsce, ale najlepsze w tym jest chyba to, że stwierdziliśmy, że coś jeszcze zjemy, bo tej ryby to tam Ewelina tylko trochę poskubała, no bo ja wszystko zjadłem. No i patrzymy pizza, nie? No i takie ceny, no 42 zł za jakąś tam salami. No to co, no to margarita, nie? No i Ewelina mówi, że to 2 piwa 0 i pizza margarita. A pani krzyczy na kuchnię po włosku, nie? Ja mówię, co jest? I się pytam. A ona mówi, no tak, tak, u nas tu Włoch właśnie robi pizzę, dlatego ludzie tu przyjeżdżają do nas. Zobaczymy, czy będzie pyszna. Ale miejsce nierealne, nie? Zobaczmy tę włoską pizzę. Wygląda nieźle, ale brzegi nie są wyrośnięte. Dobra, nie jest to nie wiadomo co, ale spoko, no spoko pizza. Zakończenie tego filmu. Że trafiła nam się perełka na sam koniec podróży. Tak, było naprawdę pięknie. Polecamy wam zwiedzanie różnych okolic dookoła siebie, dookoła swojego miejsca zamieszkania i może traficie na coś takiego fajnego jak my. Acapulco Beach Bar pomiędzy Tolkmickiem a Elblągiem, wioska o nazwie... Słuchacz. Słuchacz, prawie jak słuchacz. Jeżeli ty jesteś słuchaczem, oglądaczem tego filmu, obejrzałaś do końca, to napisz coś na koniec. Nie, nie piszcie nic. Ja nie chcę, żebyście coś pisali. No, niech napiszą, czy im się podobało. Ale ja nie chcę wiedzieć, jak się im nie podobało, to nie chcę wiedzieć. Jak im się nie podobało, to niech nie piszą? Tak w ogóle nie chcę tego wiedzieć. A jak się podobało? Też niech nie piszą. Piszcie jak coś. Zawsze jak jest taki ładny widok, Ewelina właśnie mówi, ale ładne kolorki, to zawsze ja mówię, a jakie będą ładne za 10 minut? No bo będą ładniejsze za 10 minut, to jest fakt. To jeszcze nagram do żaglówka na koniec.